Hej, hej, witam Was serdecznie w piątym już odcinku poradnika o Pokémon TCG Online. Tym razem opowiem Wam o nagrodach zdobywanych za zwycięstwa oraz omówię podstawowe talie tematyczne, z których będziecie korzystać na samym początku. Zaczynajmy! Tak jak wspomniałam w poprzednim odcinku, najpierw zdecydowanie warto wykonać tutorial. Gra poprowadzi nas za rączkę i w skrócie wyjaśni najważniejsze zasady. Jak widać, będziemy musieli zmierzyć się z 5 trenerami. Za pokonanie pierwszych 4 otrzymamy tokeny, a ostatni podaruje nam pakiet z kartami. Podczas wszystkich tych pojedynków odblokujemy swój pierwszy dek tematyczny XY Basic Yellow, czyli talię opartą głównie na pokemonach elektrycznych. Następnie gra przekierowuje do zakładki Trainer Challenge. Tutaj powita nas ekran wyboru ligi oraz poziomu zaawansowania komputerowych przeciwników. Na starcie oczywiście mamy odblokowaną tylko złotą ligę, ale sami przyznajcie, że to i tak brzmi dumnie. Jeśli jesteś początkujący, a przypuszczam, że jesteś, skoro oglądasz ten poradnik, polecam wybranie poziomu najłatwiejszego i stopniowe zwiększanie go, kiedy nabierzesz już wprawy i pewności siebie. W następnej zakładce należy wybrać dek i tutaj zatrzymajmy się na chwilę. U mnie, jak widać, jest tych talii do wyboru dużo więcej, ale na samym początku dostajemy do dyspozycji 4. Wodną, roślinną, ognistą i elektryczną. Elektryczna zostaje nam całkowicie udostępniona po ukończeniu tutorialu, jednak 3 pozostałe są jeszcze niekompletne. Aby odblokować je w całości, należy każdą z nich wygrać z 7 różnymi trenerami. Każde zwycięstwo automatycznie implementuje 2 nowe karty do danego deku. Przy portrecie trenerów widnieje informacja na temat typu pokemonów, jakich używają. Bądźcie więc czujni, kiedy przyjdzie Wam na przykład pokonać ognisty dek pokemonami roślinnymi, które mają na niego słabość. Kiedy zalogowaliście się do gry po raz pierwszy, zapewne otrzymaliście również deck Mental Might, oparty głównie na pokemonach psychicznych. Nie jest on co prawda dostępny w rozgrywkach Trainer Challenge, ale spokojnie, przyda Wam się później. Dodatkowo drugiego dnia logowania otrzymacie 25 tokenów, a trzeciego paczki z kartami z losowych dodatków. Później daily bonusy wracają już do normy. Omawiałam to krótko w pierwszym odcinku. Warto spędzić trochę czasu nad bitwami z trenerami, ponieważ za to również możemy otrzymać tokeny oraz paczki z kartami. Po kliknięciu na dany dek na górze wyświetli się informacja, co należy zrobić, aby odebrać konkretną nagrodę. Poza tym jest to bardzo dobre ćwiczenie dla początkujących. Brak limitu czasowego pozwala na dokładne przestudiowanie każdej nowej karty, jaka pojawia się na ekranie. Ok, przyjrzyjmy się teraz każdemu z podstawowych deków. Na wstępie powiedzmy sobie jedną rzecz. Deki podstawowe nie są dobre. Z założenia nie mają być dobre. To talie dla początkujących, zaznajamiających się dopiero z zasadami Pokémon TCG, którzy na początku nie posiadają zbyt wielkiego doświadczenia i zbyt wielu kart, aby móc tworzyć własne deki. Ja sama zaczęłam to robić dopiero po 2-3 miesiącach od rozpoczęcia gry, a i tak do tej pory czasem wychodzi mi lepiej, czasem gorzej. Najważniejsze, aby uczyć się na błędach, obserwować innych i przede wszystkim nie bać się próbować. Społeczność Pokémon TCG jest bardzo przyjazna i rzadko kiedy zdarzają się jakieś wstrętne snoby, które napiszą coś nieuprzejmego na czacie podczas pojedynku. Wiele razy spotkałam się po prostu z miłym przywitaniem, pytaniem o ulubionego Pokémona i tym podobne. Zdecydowana większość zaczyna w formacie versus właśnie od podkategorii talii tematycznych. Wtedy mamy pewność, że nigdy nie dostaniemy przeciwnika z jakąś wyśmienitą turniejową talią, która kilka lat z rzędu zdobywała mistrzostwo. Wiemy, że będziemy walczyć z przeciwnikiem jak równy z równym, jak nowy z nowym. Nawet jeśli w rzeczywistości po drugiej stronie znajduje się doświadczony gracz, szanse na wygraną lub przegraną są bardzo wyrównane po obu stronach. Główną bolączką podstawowych talii tematycznych jest zbyt duża ilość Pokémonów. W większości przypadków oscyluje ona około 24-25, co niestety odbija się znacząco na ilości trainerów. Moim skromnym zdaniem proporcje kart w dobrym deku powinny rozkładać się mniej więcej tak. 25% karty Pokémonów, 25% karty energii i 50% trainery. Oczywiście w zależności od tego, na czym polegać będzie mechanika Waszego deku, wartości te ulegać będą drobnym zmianom. Są bowiem przypadki, w których grywalne talie posiadają na przykład tylko 4 Pokémony, ale według mnie powyższe proporcje są najbardziej uniwersalne. Od razu zaznaczę, że każdy dek może mieć maksymalnie 4 Pokémony o takiej samej nazwie, nawet jeżeli pochodzą z różnych dodatków i mają różne ataki. Zważcie, że na przykład Charizard i Charizard EX są uznawane za 2 różne nazwy. Podobnie jest z supporterami, itemami i stadionami. Maksymalnie 4 takie same w deku, nie więcej. Dodatkowo zabrania się mieszania trainerów o takim samym działaniu jak na przykład Escape Rope czy Profesor Juniper i Profesor Sycamore.
Także energie specjalne mają limit 4. Jedynym typem karty pozbawionym limitu są energie podstawowe. Możemy ich mieć 5, 10, 20, ile chcemy, w zależności od potrzeb. Jaki jest wobec tego sens omawiania podstawowych deków? Cóż, mimo iż są one bardzo przeciętne, można je do siebie porównać i wyróżnić trochę lepsze oraz trochę gorsze. Prawda jest taka, że większość tych talii, również tych, które kupuje się w sklepie, nabywa się dla poszczególnych, pojedynczych kart. Czasem cały deck może być bardzo zły, jednak jest jakaś jedna, jedyna perełka, którą dużo łatwiej po prostu kupić razem z całym krapem, niż próbować wylosować w paczce. Brutalnie mówiąc, liczą się głównie bebechy. Nie znaczy to, że granie w trybie Theme Decks w późniejszych fazach doświadczenia jest czymś wstydliwym, wręcz przeciwnie. Wielu graczy większość questów wykonuje właśnie w ten sposób. Pojedynki zwykle są krótsze, szybciej można ocenić swoje szanse, nie trzeba się martwić brakiem jakiejś istotnej karty dopełniającej deck itd. Choćby z tego względu warto nieco dokładniej przyjrzeć się proponowanym przez twórców gotowym taliom. Zacznę od tych 4, a właściwie 5, które dostajemy na starcie. Kiedy nagrywałam to pierwszy raz, omówienie zajęło mi ponad 40 minut, ale po namyśle stwierdziłam, że po pierwsze, umarlibyście z nudów, po drugie, pewnie mało kto cokolwiek by z tego chaosu zapamiętał, a po trzecie, najlepiej nauczycie się działania talii, po prostu grając nią sami. Eureka! Jeśli znacie język angielski na poziomie podstawowym, a w przypadku tej karcianki jest to rzecz jasna wymóg nie do obejścia, to nie muszę Wam przecież wyjaśniać działania każdej jednej karty, prawda? Będzie więc bardzo ogólnie, postaram się po prostu nakreślić Wam delikatny zarys tego, czego możecie się spodziewać. No to po kolei. Basic Yellow, deck elektryczny. W moim odczuciu jeden z gorszych podstawowych deków. Tylko 2 rodzaje supporterów, dużo pokemonów zapychaczy, kilka niezbyt przydatnych itemów jak Palpat czy Max Revive i słabiutki stadion. Dużo leczenia i dobry dociąg kart, ale z kolei niewielka możliwość wyszukiwania energii. Najlepsze pokemony? Raichu ze względu na stosunkowo silne ataki, możliwość paraliżu i tani koszt powrotu oraz Dradigon z uwagi na umiejętność specjalną i sporą jak na basica ilość punktów życia. Ogólna ocena 2 na 5. Basic Red, deck ognisty. Tutaj sprawa ma się już dużo lepiej. Niemal każdy pokemon ma coś ciekawego do zaoferowania, bardzo dobre synergie ataków odrzucających energię ze stadionem i supporterem Blacksmith oraz itemem leczącym. Delphox ze swoją abilitką i atakiem to zdecydowanie perełka tej talii. Szkoda, że jest tylko jeden. Dobry item defensywny Hard Charm, przyjemne filtrowanie deku dzięki umiejętności Fredki oraz tego supportera. Ogólna ocena 4 na 5. Basic Green, deck roślinny. Całkiem niezłe pokemony, można napsuć sporo krwi przeciwnikowi blokując ataki dzięki umiejętności Sea Sage'a. Poza tym dwie bardzo fajne ewolucje poziomu drugiego z przydatnymi umiejętnościami. Dobry dociąg kart, użyteczne itemy. Deck jest bardzo wolny, ale wystarczy przetrwać początkową fazę gry przy pomocy trainerów czy tankowego Tropiusa, a potem już z górki. Jako jedyny z podstawowych początkowych posiada podwójną białą energię specjalną. Ogólna ocena 4 na 5. Basic Blue, deck wodny. Moim zdaniem najlepszy ze startowej piątki. 4 potężne pokemony. Articuno, świetny dociąg energii. Gyarados i Valrein, silne ataki. Oraz Greninja ze swoją umiejętnością specjalną i niskim kosztem ataku. Dodatkowo wszystkie powyższe posiadają nietypowe jak na swój typ słabości. Sporo przyzwoitych supporterów, ułatwienia ewolucji dzięki Dave Ballom, bardzo dobre ofensywne itemy i jeden z najlepszych stadionów. Ogólna ocena 5 na 5. I na koniec Mental Might, deck neutralno-psychiczny. Opiera się głównie na złożeniu Gallade i atakowaniu wymiennie z Milk Tankiem, ewentualnie jeszcze Słubat ze względu na tanie ataki i koszt powrotu. Reszta pokemonów bardzo przeciętna, żeby nie powiedzieć zła. Mało trenerów, dobre leczenie i dociąg energii, ale przez obecność tylko jednej Ewosody i średniego dociągu kart utrudnione przeprowadzanie ewolucji. Ogólna ocena 3 na 5. Ale, jak widzicie, mam tu jeszcze jeden deck podstawowy, który możecie zdobyć za darmo i to praktycznie bez wysiłku. Wchodzimy tutaj i klikamy Redeem Codes. Teraz dzieje się magia. W puste pole wpisujemy jedną z wyświetlonych w tym momencie nazw. Dokładnie tak jak widzicie, bez spacji, z uwzględnieniem wielkich liter. Są to nazwy niektórych dodatków do Pokémon TCG. Klikamy Submit Code i w okienku obok wyświetla się informacja o możliwości odbioru deku Rallying Cry.
Ja już oczywiście wykorzystałam swój kod, ale uwierzcie mi na słowo, wy będziecie mieli w tej kratce zielonego ptaszka. Klikamy Claim Now, później Collection, następnie na deck i na zieloną ikonkę otwartego pudełka. W tym momencie wasz nowy deck został dodany do kolekcji, więc od razu go sobie omówmy. Rallying Cry, deck rzekomo wodno-neutralny. Rzekomo dlatego, że posiada tylko jednego Pokemona wodnego, na dodatek cholernie słabego, jeśli mamy synergii. Właściwie to jest właśnie najlepszy przykład deku, w którym jest mnóstwo krapu i bierzemy go tylko dla niektórych bebechów. Początkującym graczom przyda się kilka nowych trainerów do kombinowania, no i jeszcze dwie kolejne białe energie specjalne. Nic więcej dobrego o tej talii powiedzieć nie mogę. Ogólna ocena 1 na 5. To już wszystkie podstawowe deki tematyczne, jakie możecie zdobyć w grze, bez zachodzenia do sklepu i wydawania tokenów. Oto jak prezentuje się końcowa klasyfikacja. Pierwsze miejsce Basic Blue, drugie miejsce Basic Red i Basic Green, trzecie Mental Might, czwarte Yellow i piąte Rallying Cry. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że udało mi się choć trochę przybliżyć zarys każdego z deków tematycznych i wyjaśnić, dlaczego jedne są w moim odczuciu gorsze, a drugie lepsze. Napiszcie mi w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony dek podstawowy i dzielnie pokonujcie wszystkich trenerów, żeby rosnąć w siłę. W następnym, przedostatnim już odcinku Pokemonowego Tygodnia przyjrzymy się trybowi versus, turniejom, questom i tradeom z innymi graczami, a także spróbuję wam pomóc w wyborze pierwszej talii zakupionej w sklepie za tokeny. Dziękuję za uwagę, jeśli wam się podobało, oczywiście dajcie mi o tym znać i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!